Sportowy przegląd tygodnia, Grzegorz Gabor, witam i zapraszam. Kolejne mecze o Mistrzostwo Śląska i nie tylko mają za sobą piłkarki ręczne Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk. Rozpoczęło się od debiutu najmłodszej drużyny Skałki Śląsk w oficjalnych rozgrywkach. Okazją do pojawienia się na parkiecie były mini Mistrzostwa Świata w mini piłce ręcznej, które odbyły się w Rudzie Śląskiej, a które nawiązują do rozpoczynających się za ponad miesiąc Mistrzostw Świata w Szczypiorniaku, których gospodarzami będą Szwecja i Polska. Świętochłowiczanki wylosowały zespół Argentyny, stąd też nieprzypadkowe barwy ich koszulek. Dobrej zabawy nie brakowało, a drużyna MUKS udowodniła, że w niedalekiej przyszłości może mieć sporo do powiedzenia nie tylko w Mistrzostwach Śląska. Kolejny świetny występ mają ze sobą młodziczki Skałki Śląsk, które po raz drugi w tym sezonie pokonały Akademię Handbalu Ruch Chorzów. Tym razem podopieczny trener Sabriny Henisz ograły zespół z Chorzowa we własnej hali, wygrywając 39-26 i tym samym umacniając się na pierwszej pozycji w grupie A. Świętochłowiczanki od samego początku otrzymywały niewielką przewagę, prowadząc do przerwy 19-15. Również w drugiej połowie nie pozwoliły na zbyt wiele chorzowiankom, w pełni zasłużenie wygrywając w tym pojedynku. Drużyną do zwycięstwa poprowadziła Julia Niemiec, zdobywczyni 13 bramek. Zwycięsko dla Skałki Śląsk było również w pojedynku o Mistrzostwo Śląska Dzieci, w którym świętochłowiczanki we własnej hali pokonały UKS Kuźnię Raciborską 25-12. Do zwycięstwa MUKSK poprowadziła Marta Halamus, zdobywczyni 9 bramek. Młodzi siatkarze UKS Dwójka zainaugurowali rozgrywki w lidze mini siatkówki Kinder Plus Sport. Pierwszy turniej w ramach tegorocznych rozgrywek odbył się w Gliwicach, gdzie wystąpiły drużyny czteroosobowe w kategorii dziewcząt i chłopców. W chwili numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyły się kolejne rejonowe zawody szachowe szkół podstawowych. Tym razem do rywalizacji przystąpiły dzieci z roczników 2010 i młodsi. W zawodach wystąpiły oprócz zespołów ze Świętochłowic także reprezentacje z Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Górą tym razem uczniowie szkoły podstawowej nr 21 z Chorzowa, którzy dzięki temu zwycięstwu uzyskali awans do zawodów wojewódzkich. Świętochłowiczanie zajęli 3. miejsce. Sekcja żużlowa Młodzieżowego Stowarzyszenia Śląsk rozpoczęła w świętochłowickich szkołach i nie tylko kampanię związaną z naborem do szkółki żużlowej, która już na wiosnę będzie miała do dyspozycji owal na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka imienia Pawła Waloszka, dzięki czemu po kilku latach tułaczki po torach m.in. w Opolu, Rybniku czy Częstochowie świętochłowiczanie wreszcie wrócą do siebie. Warto dodać, że w klubie oprócz żużla działa jeszcze sekcja speedrowera. Również tutaj trwają zapisy. Jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił, to oczywiście zachęcamy. Bliższych informacji w tym temacie udziela trener Krzysztof Bas pod numerem telefonu 515 174 688. Już w sobotę 3 grudnia na Skałce rusza sezon zimowy. Na chętnych od godziny 10 będzie czekało lodowisko, które od soboty będzie czynne codziennie w soboty i niedzielę w godzinach 10-20, natomiast od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej osir-skalka.pl. I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w sportowym przeglądzie tygodnia. Dziękuję, do widzenia.